Cześć, witajcie. Witam Was z pięknych lasów na zachodzie Polski. Jak wiecie z poprzedniego filmu, przyjechałem do kobiety z zachodu. Przyjechałem do Renaty sprawdzić, jak wygląda sytuacja u niej z grzybami. Mamy w tej chwili początek listopada, także nie wiem, co tutaj zastanę. W każdym razie u mnie tych grzybów nie było, więc postanowiłem, że robiąc tutaj i wizytę, korzystając z jej gościnności, sprawdzę, jak to jest tutaj z tymi grzybami. Także zobaczymy. Zapraszam Was na dalszą część relacji. No, zobaczcie. Renacie się poszczęściło, niestety. Niestety, ja jeszcze nic nie znalazłem, nic nie namierzyłem. No, no to słuchaj, tylko pogratulować. Ale tu jest trzeci, to zobacz. Ale ten chyba nie. Ty już organoleptycznie potrafisz ocenić, który jest dobry? No i o, niestety. Dobra, poczekaj. Wszystkich nie zbieraj. Zaczekaj na mnie. Mam dwa. Już pokazuję. No słuchajcie, nie wiem, ja chyba nie nadaję się do zbierania grzybów. Renata już ma któregoś z kolei grzybka, znalazła. A ja jedynie o takie potrącone coś tu znajduję. Ja chyba nie potrafię wyszukiwać grzybów. Mam sprzęcik, mam koszyk. Mam nożyk, a tu dziewczyna jeden za drugim bierze, podnosi, zbiera, a ja niestety tylko chodzę. Jeszcze się po prostu tylko, no w moim przypadku przydałoby się potknąć gdzieś o jakiś patyk, o jakąś gałąź, wyrżnąć gdzieś orła. Coś znalazłem, ale czy to będzie coś jadalnego? O, jest coś. No słuchaj, Renia. Mam pierwszego grzybka. Mam pierwszego. Chodź, oceń swoim okiem, czy to jest jadalne stworzenie. Zobacz, jakiego ja mam ładnego. Patrz. Dobra, poczekaj. To jest drugi. Mój? Poczekaj. To są dobra. Moje grzyby? Nie ruszasz. Powiedz mi, czy to jest coś jadalne? To jest jadalne, ale niezdrowy. Jest niezdrowy. Dobrze, to go ale zostawię. Zobacz, to jest piękne. Pokaż. Zobacz. No kurczę. Śliczny? No dobra. Prawie tak ładny jak ja. No ale ja mam nadal pusty koszyczek. Zobacz, jaki piękny. No to słuchaj, no to ty twierdzisz, że masz kłopoty ze wzrokiem, z oczami, nosisz okulary, a ja kuźwa nie wiem, co ja noszę, bo nic nie widzę. A jak coś znalazłem, to kurczę było roboczywo, nie nadawało się. No niczego, niestety. Proszę, nie mów mi nic, ja muszę sam coś znaleźć zdrowego, chociaż jeden, jeden symboliczny. Słuchajcie, gdy tak sobie chodzę, szukam tych grzybów, to powiem Wam szczerze, że no chyba trzeba mieć predyspozycję do tego. Trzeba mieć jakieś zdolności wyszukiwawcze. A niestety no jeszcze się nie poddaję, ale nie udało mi się nic namierzyć. O, jest coś. Ciekawe, czy to jadalne. O, jest. Jest prawdziwek. O kurczę, mam nadzieję, że będzie zdrowy. Jest jeden, no. O, następny. I jeszcze następny. Zobaczcie, tu jeden, tu jest drugi. O kurczę. Może to dobry kierunek. No to już mam trzy. Już mam trzy. Nie będę ich na razie obierał, skrobał. Żeby nie stracić. O, jeszcze jeden. O, chyba trafiłem dobrą żyłę. O, tak już ktoś podeptał. Nie wiem, później go przejrzę. Póki co zbieram. Zaczynam się rozglądać za tymi grzybkami. No, Renata co jakiś czas krzyczy, że coś znalazła. A nie wie, że ja kurczę już mam kilka w koszyku. Także może mi tutaj zachód Polski w tym sezonie obdaruje jeszcze większą ilością grzybów. Przypomnę, że mamy dzisiaj 3 listopada, czyli teoretycznie już tych grzybów powinno być dużo mniej. Już tutaj ktoś był. Nie widzę jakieś ślady przeszukiwań, ściółki. Chyba tu i chodzą dziki, chociaż nie wiem, jak to tutaj u nich jest. O, słuchajcie, jest kolejny grzyb. Kolejny grzybek. Proszę, jaki ładny.
właśnie to jest. To są moje znaleziska. I tak chodząc tutaj, przemierzając te lasy, no zauważam przede wszystkim kilka rzeczy, które mi się tak rzuciły w oczy. To przede wszystkim ślady bytności tutaj grzybiarzy przed nami. Także jest tutaj sporo powywracanych grzybów. Są grzyby już rozkrojone. Ktoś sprawdzał, czy są zdrowe. I ostatnia rzecz, jaką tu zauważam, że jednak są te grzyby. Także te wszystkie relacje, jakie Renata wrzucała z grzybobrań, są autentyczne. Także tu nie ma dwóch zdań. Nie ma co mówić, że coś takiego nie miało miejsca. Ja już chodząc tutaj, kolejne znalezisko, chodząc tutaj właśnie po tym lesie, stwierdzam, że jednak tu trzeba sobie jakąś tą czujność jakiś włączyć, załączyć coś, żeby móc odnaleźć w tej ściółce grzyby. Trzeba mieć jakiś załączony szósty zmysł. Nie wystarczy sobie od tak wejść do lasu i po prostu przejść i nazbieramy sobie grzybów. Niestety ja już bardzo dawno nie byłem na grzybach. Zacząłem kolejny grzybek. To już mi się kilka nazbierało w koszyku. Proszę. O, jest kolejny grzybek. Ale już tak jak mówiłem wcześniej, są ślady bytności tu grzybiarzy przed nami. Także ludzie zbierają, przychodzą. Także może uda mi się jeszcze trochę nazbierać. A dzisiaj nie wiem, czy będzie tego dużo, bo już jest późno. A las wygląda tak. Słuchajcie. Widać tutaj ingerencję ludzką. Las ten różni się sporo od mojego. Mój jest mocno porośnięty zaroślami. Jest nieregularny samosiewy. Tutaj widać, że to było sadzone. Także trudno mi powiedzieć, ile lat ma ten las, ale prawdopodobnie był przed wojną jeszcze sadzony. Także sporo się różni od moich lasów. No i tereny jakie przeważają, to właśnie są to równinne tereny. U mnie jest mocno pogórkowaty teren, a zwłaszcza teren porastany przez lasy. Ponieważ no, te bardziej płaskie, równinne części wycinano wcześniej. Zresztą jest takie miejsce u mnie zwane Wyrębem. Tam stał nawet kiedyś tartak i na miejscu to drewno pozyskiwane przerabiano. Także część terenów płaskich wykorzystywano pod pola, a te mniej dostępne gdzieś na wzgórkach po prostu nadal porastają lasami. Także no taka jest różnica. No i proszę, kolejny grzybek. I taka jest różnica między lasami tutaj, a lasami w mojej części. Ktoś mnie głupi powiedział, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. I tak znalazłem już kilka grzybów. I teraz stawiam poprzeczkę nieco wyżej. Oj, tu jest grzybek. Następny. I teraz poprzeczką będzie znaleźć jakąś rodzinkę. Rodzinkę grzybków. Nie wiem, czy to będzie zdrowe. Rodzinkę grzybków. Także pojedyncze sztuki już mam. I teraz idziemy o krok dalej. Czy uda mi się znaleźć jakąś rodzinkę grzybków? Co najmniej 3 sztuki. Także będę próbował. I to są, słuchajcie, moje dzisiejsze zdobycze. Jestem tutaj około pół godziny. I to jest, myślę, że ostatni grzybek, jaki dzisiaj uda mi się znaleźć. Także będę kończył tą krótką relację. Jeszcze zobaczymy, czy to jest zdrowe. Niestety. Ten nie jest, nie nadaje się do zabrania ze sobą. Także słuchajcie, będę powoli kończył tą relację. Mogę śmiało powiedzieć, że te lasy okazały się gościnne. Nie tylko osoba Renaty oraz jej rodzina, którzy mnie tutaj serdecznie po raz kolejny przyjęli. Także i te lasy okazały się gościnne.
za co jestem wdzięczny. Mam nadzieję, że jeszcze uda mi się tutaj jutro, może pojutrze, bo jeszcze kilka dni mam przed sobą, uda mi się jeszcze coś zrobić sobie, krótki wypad do lasu, jeszcze coś nazbierać, także myślę, że nie będzie najgorzej. No i powiem Wam, że niestety nie tylko w mazurskich lasach, ale tutaj również występują śmieci. Także dobrym zwyczajem byłoby zabrać to ze sobą, wyrzucić w odpowiednie miejsce, do odpowiedniego pojemnika. No jeszcze mamy jeden grzybek, no do samochodu mamy jeszcze kawałek, więc może uda mi się coś jeszcze znaleźć. Ale nie przedłużając, żegnam się z Wami. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się ciepło i pamiętajcie, śmieci zostawiamy w odpowiednich miejscach do tego przeznaczonych. Trzymajcie się.